Ale we wszystkich klubach, tak? Tak. W których byłem. No to się zmienia co roku. W ostatnich latach bywało z tym gorzej niż po pierwszych latach mojej kariery. Tak powiem, że może im większe pieniądze w żużlu, tym z tym bywa gorzej. Ale no, w zeszłym sezonie pod koniec już poszło to w dobrą stronę. Bydgoszczy, wiem, że mogę ufać prezesowi i nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś tam dziobaka, ale tak jest, bo mówię szczerze, zawsze mówię szczerze, co myślę, więc ogólnie coraz gorzej w tym żużlu tak to wygląda, ale teraz jestem zadowolony tu, gdzie jestem. Tak, teraz czuję na ten moment, że to była dobra decyzja, z której jestem zadowolony. Miałem różne myśli wtedy, ale teraz ze spokojem mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. Zaufanie do prezesa, widzę jak klub działa, jak to wygląda od strony zarządzania i na pewno nie mogę na nic narzekać. No tak, trafiłem tutaj trochę przez różne inne sprawy dookoła. Ja tam nie miałem miejsca w składzie w poprzedniej drużynie. Niestety Daniel Jeleniewski dostał kontuzji. No gdzieś na pewno ważne było dla mnie, czy on wróci w tamtym sezonie, bo jeśli wtedy, kiedy dowiedziałem się, że ciężko będzie, żebym wrócić w ogóle do jazdy w poprzednim sezonie, to wtedy się zdecydowałem, bo też nie chciałem przyjść, żeby było nas dwóch do jednego miejsca. No ale na ten moment, tak jak mówię, jest ok. Jest to jakieś tam nowe wyzwanie dla mnie. Mam nadzieję, że coś wprowadzę do drużyny, do atmosfery, żeby to zaprocentowało też na torze i żeby była dobra komunikacja wśród zawodników, też wśród sztabu szkoleniowego. No, mówię, mam nadzieję, że będzie dobra atmosfera i jakąś małą cegiełkę do tego dołożę. Na ten moment pozytywnie. Myślę, że drużynę mamy dobrą, zgraną. Są zawodnicy z ambicją i na dobrym, na wysokim poziomie, bo Krzysztof Buczkowski miał fenomenalny poprzedni sezon. Kai Huckenbeck również i jest aktualnie zawodnikiem Grand Prix, więc na pewno to też mówi samo siebie. Andreas wie też, jak jeździć w Polonii na torze na stadionie Polonii. Tim Sorensen też ma aspiracje, widać, że przykłada się do wszystkiego, jest skoncentrowany. Mamy też duże grono dobrych juniorów, którzy też już pokazali trochę w żużlu, więc myślę, że to jest ok. Jest nowa twarz trenera Tomka Bajerskiego z dużym doświadczeniem. Też kiedyś jeździł na żużlu, wie jak to wygląda od naszej strony. Umie załatwić różne sprawy i trzyma rękę na pulsie. Myślę, że wszystko się zgra w dobrym czasie, z dobrym skutkiem. A to już nie mnie oceniać. No już trochę lat razem współpracujemy. Mam chłopaków w teamie, też którzy pracują przy sprzęcie i na pewno staram się już tatę odciążać trochę od tej pracy, ale on się cały czas garnie, on musi być ze mną i nie chce odpuścić. Fajnie, że jest ze mną i się dogadujemy, na pewno robi wszystko, żeby moje wyniki były jak najlepsze od początku mojej kariery. Dużo mu zawdzięczam, bo różne były momenty w mojej karierze trudne. Dzięki niemu też z nich wyszedłem i na pewno jestem tu, gdzie jestem. Na pewno dużo chciałbym osiągnąć więcej, ale teraz też inaczej myślę o tym wszystkim i wszystkie decyzje, które popełniłem, czy podjąłem w przeszłości, dobre czy złe, doprowadziły mnie do miejsca, gdzie jestem teraz. A teraz przyznam szczerze, że jestem
zadowolonym, szczęśliwym człowiekiem i to jest najważniejsze.